Analiza techniczna formacji Hossy, chorągiewka. Po wzrostowej fali spełniającej wymogi stawiane impulsom pojawia się trójkątna korekta. Jest to forma odpoczynku przed kontynuacją wzrostu. Pokonanie oporu i wybicie górą z konsolidacji to ostatni warunek na aktywację chorągiewki. Jak liczyć teoretyczny zasięg wzrostu? Potencjalny zasięg wzrostu można wyliczyć na dwa sposoby. Zachowawczy, długość masztu odmierzamy od podstawy impulsu wbijającego opór. Agresywny, długość masztu odmierzamy od punktu wybicia. Trójkąt może przybrać wiele form. Może to być formacja wężająca się ku górze, a także ku dołowi. Rzadko spotyka się, aby trójkąt stanowiący część formacji flagi był rozszerzający się. Kiedy można zauważyć, że chorągiewka traci na znaczeniu? Kiedy czas formowania się trójkąta jest większy od czasu powstawania masztu. Albo dochodzi do serii fałszywych wybić. Gdzie szukać poziomów wsparcia dla byków? W praktyce podstawa impulsu wbijającego trójkąt stanowi poziom obrony i trzeba się liczyć z możliwą cofką w ramach korekty i testu wybicia. Jednakże głębsze zejście, np. pod poziom wsparcia, to już pretekst do zanegowania chorągiewki.